Nazwisko Brzeziński nie tylko nam mówi wiele. Amerykanie cenią całą rodzinę. Zbigniew Brzeziński, który w sprawach bezpieczeństwa doradzał prezydentowi Carterowi, to wielki autorytet. Jego córka to ceniona w USA dziennikarka. Synowie dyplomaci. Ale niewielu wie, z jak niezwykłej profesji słynie żona profesora. Piła łańcuchowa. W jej rękach to narzędzie, dzięki któremu powstają prawdziwe arcydzieła. Z Waszyngtonu Dorota Wysocka. Emilie Brzezinski. Delikatna, łagodna, filigranowa wręcz kobieta. I jedno z podstawowych narzędzi jej pracy. Piła łańcuchowa. Ścina, przycina, modeluje, rzeźbi. Model z lat 80. ubiegłego wieku. Ulubiona piła Emilie. Niestety wyszła już z produkcji, więc nie mogę do niej dostać części zamiennych. W swoim warsztacie artystycznym w McLean pod Waszyngtonem Emilie ma całą kolekcję pił. Ta waży blisko 10 kg. Ciężka, ale niezastąpiona przy przycinaniu większych fragmentów. A wszystkie są duże, bardzo duże albo ogromne. Emilie od dzieciństwa strugała, rzeźbiła, była zafascynowana drewnem. Te ciężkie narzędzia w rękach Emilie kształtują z potężnych pni rzeźby, które wciąż pozostają drzewami i wciąż jest w nich życie. Drzewo można porównać do człowieka. Można powiedzieć, że ma ramiona, ma stopy i ma swoją historię. Historię, której Emilie nie chce im odbierać. Czasem kilkaset kilometrów od domu wybiera drzewo, które ją intryguje, które jest nietypowe. I ma to coś, co mogła stworzyć tylko natura. Nadpalone fragmenty czy otwory wydrążone przez chrząszcze. Podąża za słojami, pozostawia sęki i pielęgnuje życiorys drzewa. Te monumentalne rzeźby zdobiły już galerie wielu krajów na świecie. A dzisiaj można je oglądać w prestiżowym waszyngtońskim Muzeum Kreeger. Na otwarciu wystawy licznie pojawiła się waszyngtońska śmietanka, którą już w ogrodach witały pnące się do nieba rzeźby Emilie Brzezinski. Wewnątrz, w ścianach zdobionych bogato przez Picassa, Chagalla czy Moneta, także rodzina. Dumna z mamy i żony. To jest moim zdaniem duże osiągnięcie, szczególnie biorąc pod uwagę, że ona jest matką trojga, jeśli mogę dopowiedzieć, jako ojciec bardzo udanych dzieci. My mom, Emilie Brzezinski. Rzeczywiście udanych. Mika jest gospodynią jednego z najbardziej znanych programów telewizyjnych w Ameryce. Pół żartem wspomina swoje dzieciństwo. Moja mama wspinała się na drzewa, ścinała je, rozglądała się za nimi gdziekolwiek była. Ładowała je na ciężarówki i codziennie pracowała z piłą łańcuchową. Przychodziła odebrać mnie ze szkoły z włosami pokrytymi pyłem. Jej ręce były szorstkie i... taka była moja mama. And that was my mother. Niezwykłe jest też ostatnie dzieło Emilie Brzezinski, poruszające zdjęcie z Kijowa, znalezione w dzienniku New York Times. Nie ma tu ani jednej radosnej osoby. To jest portret prawdziwej tragedii. Proszę spojrzeć na te twarze. One wszystkie są napięte. Nie ma tam uśmiechów, ale jest jakieś takie oddanie się. Ja to czuję, jak to widzę. I to jest Majdan. Majdan, pokazany widzom w Waszyngtonie, a Emilie Brzezinski, pół Amerykanka, pół Czeszka, znacznie lepiej niż przeciętny Amerykanin, wie, ile warta jest wolność. Waszyngton, Dorota Wysocka, Wiadomości.